Hej, witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam was oczywiście Kaldyrn i kontynuujemy sobie naszą zabawę na balu cesarzowej Seleny. W poprzednim odcinku poznaliśmy w końcu Morrigan. No, poznaliśmy, my ją znaliśmy, ale nasz bohater w końcu ją poznał. I przed nami dalsze wyzwania. Musimy udać się na piętro i przeszukać bodajże komnaty. Nim jednak tam się udam, chcę sprawdzić, czy będę mógł dostać się do sali z trofeami. Is it true what they say? You're the Inquisitor, are you not? We heard stories of your accomplishments. Some of those might have gone a bit far. I told you, Philippe. Not everyone fights an archdemon and lives to tell. It's an inspiration. If you'd like, Commander Cullen could give you all the details of that battle. He's in the ballroom. Really? But I shouldn't leave my post. You'd only be gone a moment. Philippe, the world is coming to an end. If we don't hear this story now, we'll never have a chance. You're right. Thank you, Inquisitor. Let's go. No cóż, aprobata dworu 0. Dlatego, ponieważ mamy już maksymalną możliwą ilość, aczkolwiek pewnie nam spadnie jeszcze. Tak czy inaczej pozbyliśmy się strażników. Możemy wejść do pokoju z trofeami. Might be something here. Better take a closer look. Od razu coś się nam zaczęło pingać. Tajna korespondencja. Zebrane skandaliczne sekrety. 13 z 30. O! Aprobata nam spada już nawet w tym miejscu, jak zapewne widzicie. Jak wracamy, to nam się o 1 podwyższa, więc w ten sposób możemy sobie troszeczkę pomyszkować. Statuetka Hali, 7 z 10. Rozkazy. Śledztwo w Halam Shiral. To sobie zabierzemy. A tu nie mamy klucza, niestety. Dobra, wracamy w takim wypadku. Mam nadzieję, że klucz gdzieś znajdziemy. Dobra, nim udam się do komnat, chciałbym jeszcze przeszukać sobie jeszcze raz to miejsce. O właśnie, jak widzicie, bardzo dobrze się stało, że wróciłem. Skandaliczne sekrety. Dokładnie, tu trzeba przeszukiwać co chwilę cały teren ponownie, ponieważ nowe informacje, nowe rzeczy mogą nam się podblokowywać. Dokładnie, 15 z 30. O! Kolejne rzeczy. 16 z 30. Za każde te notatki dostajemy dodatkowe doświadczenie. 17, ale to nie koniec. 18. Ludzie gubią te tajne sekrety na każdym kroku, a my je sobie podnosimy. Dobra, kolejne. 19. Tu mamy kaprys. O, kolejne. 20. Najpierw podsłuchajmy sobie co nieco. Jak to nudy. Dwudzieste pierwsze z 30. Super. Jeszcze troszeczkę i zbierzemy wszystkie. Jeśli będziemy mieli szeroko otwarte oczy. Da radę otworzyć? Nie. Wymagamy więcej statuetek.
Jeszcze jedną potrzebujemy, więc będziemy musieli ją sobie gdzieś odnaleźć. Dobra, wracamy. Muszę się udać do biblioteki, ale do biblioteki chcę się udać normalnym sposobem, a nie tak jak ostatnio. Sprawdzę sobie jeszcze to miejsce, czy nic nikomu tu nie wypadło. Najwyraźniej nie. O ile dobrze pamiętam, poufne informacje i dokumenty mogą być jeszcze w tych miejscach. No właśnie. 22 jest 30. Tu nic. Teraz biblioteka. Tam są tylko drzwi. Sprawdźmy, czy nie ma żadnego miejsca, w którym moglibyśmy popodsłuchiwać. Chyba nie. O, tu mamy nowe dokumenty, nowe wpisy do kodeksu. Sprawdźmy, czy tu właśnie nie pojawiło nam się coś nowego, a jednak nam się pojawiło. Musimy uważać, ponieważ aprobata dworu już nam w bibliotece spada. Dlatego co chwilkę musimy sobie wrócić. I możemy pędzić dalej. Nic. Tu potrzebny jest klucz, ale... bądź łotrzyk. My nie jesteśmy niestety łotrzykiem. Coś mamy. Nic specjalnego. No i dobra, akurat kiedy aprobata dworu zaczęła nam spadać. Chcę sobie jeszcze raz sprawdzić to miejsce, czy... nie, nic. Dobra, nic nowego. I o to chodzi. Jeszcze szybko. Drugi balkonik. Nigdy nie wiadomo. Nie. Dobra, w takim wypadku... możemy sobie już wracać i ruszać tam, gdzie powinniśmy. Mamy 5 kaprysów, które moglibyśmy wrzucić. Ale nie opłaca nam się to za bardzo, ponieważ kaprysy nam zwiększają aprobatę, a tej mamy na maksa. No dobra, czyli lecimy w drugą stronę, na schody. O, mamy miejsce jeszcze. Just gossip. Tu nic ciekawego. Mamy klucz do królewskiego skrzydła. I ponownie są z nami nasi towarzysze. Ja ponownie muszę się ubrać. Na szczęście naszych kompanów nie musimy. Już są wyposażeni. Właśnie. Ja zauważyłem, że hełmu nie mam. Okej.
I tu nam zaczną ponownie spadać. Ponownie aprobata nam zacznie spadać. Spokojnie, Variku, dużo nie piliśmy. Schematy sobie zabieramy oczywiście zawsze. Okej, mamy 25 już z 30. Oczywiście to zbieranie tych informacji jest opcjonalne. Statuetka Hali. Okej, mamy 8 z 10 w takim wypadku. Aprobata już zaczęła spadać. Ktoś krzyczy. Niezły kop. Thank you. Are you all right? I don't think I'm hurt. No one's supposed to be here. Briala said. Oh, I shouldn't have trusted her. No właśnie, teraz nagle Briala coś kręciła, znaczy dała jakieś informacje, które mogły spowodować jej śmierć. Dowiedzmy się co nieco na ten temat. Not personally. The ambassador can't be seen talking to the servants. We get coded messages at certain locations, but the order came from her. She's been watching the Grand Duke all night. No surprise she wanted someone to search his sister's room. Aha, pokój jej siostry. Cesarzowej znaczy się. Is there anyone else who knows the code and the drop location who could have written those orders? I don't know. Any of us could do it, but no. No one else would send me here. It had to be Briala. So this room belongs to Grand Duchess Florianne. It used to. This had been her private room in Halam Shiral since she was a child. But this part of the palace was damaged, and the royal family moved to the guest wing. What were you trying to find in Florianne's old room? The message didn't say. I should have known it was a setup. This wing is sealed. How did you get in here? Easy. The door was unlocked. One of the others probably handled it. All sorts of people tonight are taking advantage of this wing being closed. Briala probably knew it was dangerous and sent me anyway. One more embarrassing secret erased. I knew her. Before. When she was Celine's pet. Now she wants to play revolution, but I remember. She was sleeping with the Empress who purged our alienage. Would you be willing to testify to that, if I asked? Absolutely. If the Inquisition will protect me, I'll tell you everything I know about our ambassador. Go to the ballroom. Find Commander Cullen. He'll keep you safe. Thank you. Make her protect you, Inquisitor. Okej, zbieramy świadków, zbieramy informacje. Jesteśmy w komnatach siostry cesarzowej. To sobie weźmiemy. A to również wezmę. Jest kolejna figurka Hali, tu już 9. Prawie wszystkie. Jeszcze została tylko jedna i będziemy mogli wejść do każdych... przez każde drzwi. Okej, te drzwi prowadzą do głównej hali. Już ktoś krzyczy. Chciałbym jeszcze te pokoje przeszukać.
Zaraz tam się udam, gdzie słyszymy te okrzyki, ale najpierw jednak właśnie to miejsce. Tu powinniśmy znaleźć ostatnią statuetkę Hali, tak mi się wydaje. Zapasy, tego nie potrzebujemy. O, jest ostatnia statuetka. I kaprys. Przeszukiwanie. Już wiele razy powtarzałem, podstawa. Nie wiem, czy uda mi się zebrać wszystkie kaprysy. Mam 6 chyba z 15, tak? Tak mi się wydaje. Tam na dole będziemy. Tu jest jakieś tajne przejście, czy mi się wydaje, bo tam jest jakieś pomieszczenie. Chcę się przyjrzeć jeszcze temu. Jest kominek, ale nic nie wskazuje na to, żeby z tej strony było jakieś tajne przejście. Tu raczej też nie. Nie, nie sądzę. Może to jest po prostu takie puste miejsce. Ruszajmy w takim wypadku tam, gdzie powinniśmy. Tu jest zejście na dół. Kolejna statuetka Hali? No, trochę więcej ich jest z tego, co widzę, niż 10, ale 10 jest wymaganych. Nie zaszkodzi mieć nadmiar. Okej, miłe powitanie. Inquisitor, what a pleasure. I wasn't certain you'd attend. You're such a challenge to read. I had no idea if you'd taken my bait. Okej, czyli siostrzyczka cesarzowej również coś knuje i chce się nas najwyraźniej pozbyć. I fear I'm a bit busy at the moment if you were looking for a dance partner. Yes, I see that. Such a pity you did not save one final dance for me. It was kind of you to walk into my trap so willingly. I was so tired of your meddling. Corypheus insisted that the Empress die tonight, and I would hate to disappoint him. Okej, czyli siostra cesarzowej Selny jest w zmowie z Koryfeuszem. Dobrze, że się wygadała. Why kill the Empress? What does Corypheus want to achieve? Cillian's death is a stepping stone on the path to a better world. Corypheus will enter the Black City and claim the godhood waiting for him. We will cast down your useless maker and usher in a united world, guided by the hand of an attentive god. No, na pewno troskliwego. You're Orlesian royalty. Why would you help Corypheus attack your empire? You think so small, Inquisitor. Why settle for an empire when Corypheus will remake the entire world? I admit, I will relish the look on Gaspar's face when he realizes I've outplayed him. He always was a sore loser. Wychodzi na to, że za wszystkim stała właśnie ona. What exactly is in this for you? The world, of course. I'll deliver the entire south of Thedas, and Corypheus will save me. When he has ascended to godhood, I will rule all Thedas in his name. At this point, the disappointment was an old friend. You poor deluded thing. You don't know half of what Samson and I have planned. And now I suppose you never will. In their darkest dreams, no one imagines I would assassinate Celine myself.
All I need is to keep you out of the ballroom long enough to strike. A pity you'll miss the rest of the ball, Inquisitor. They'll be talking of it for years. Kill him and bring me his marked hand. It will make a fine gift for the Master. Dobra, czyli zaczyna się zabawa. Nie dość, że żołnierze to jeszcze demony, ale żołnierze są mniejszym zmartwieniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo dalej rozproszymy sobie to przejście. Dobra, chodź tu. Was nienawidzę najbardziej. No i kto by mógł się spodziewać, że miała szczelinę w środku pałacu? I knew Gaspard was a bastard, but I didn't think he'd feed me to fucking horrors over a damn bill. Duke Gaspard lured you out here. Well, his sister. But it had to come from him, didn't it? And all that garbage she was spewing doesn't mean anything. Gaspard has to be the mastermind. Tell me everything you know. The Duke wanted to move on the palace tonight. But he didn't have enough fancy chevaliers. So he hired me and my men. He had to offer us triple our usual pay to come to Orlais. Stinking Ponzi cheesemongers. Want a new job? One that pays better? The Inquisition can always use a good mercenary company. You hiring? I'm game. Anything's better than this bullshit. You want me to talk to the Empress, or the court, or sing a blasted song in a chantry? I'll do it. Dobra, mamy kolejnego świadka. Tym razem na Gasparda. Każdy coś knuje za plecami, jak widzimy. Wynajmuje ludzi. No i pozyskaliśmy agenta. Troszkę złota. Tu chyba nie przeskoczymy z tego, co widzę. Dobra, musimy znaleźć drogę powrotną. Z tego, co pamiętam, była jakaś droga, która chyba od razu mogła nas zaprowadzić. Tu jest, dokładnie. Mogła nas od razu zaprowadzić z powrotem na bal. I jeszcze im mało. Wszyscy? Chyba wszyscy.
niezły sztylet zabiorę. Jeszcze 6 miejsc mamy, więc będę musiał uważać. Taką maczetę już miałem wielokrotnie, zawsze ją sprzedawałem. Dobrze idziemy? Idziemy dobrze, bardzo dobrze. Chwilowo nam aprobata nie spada, zauważyłem. Mamy drzwi. Aha. Arlekin, aj, ci są trochę bardziej wymagający. No, może wytrzymalsi. Nie wymagający, ale na pewno nieco bardziej wytrzymalsi. To sobie podaruję. Dobra, co oni nam zostawili? Dobra, jednak aprobata nam spada. Ale dosyć wolno, na szczęście. Jesteśmy w stanie odnowić sobie wszystko za pomocą monet, kaprysów. Kolejne notatki. Okej, tu nam były potrzebne figurki Hal. A co tam w środku na nas czeka? Mam nadzieję, że coś dobrego. O, runa się może przydać. A reszta nie bardzo. Drugie drzwi. Więcej statuetek Hal. No proszę. Jakim sposobem? Wydawało mi się, że mam nadmiar. Chyba, że gdzieś tu jeszcze jakąś zdobędę. Dobra, byliśmy tu na górze, pamiętacie zapewne, co szukałem jakiegoś tajemnego przejścia. Dobra, sprawdźmy te drzwi w takim wypadku. Tu mamy kuchnię, a dokładnie kuchnia. Ktoś zużył miksturkę, w takim wypadku uzupełnimy sobie. Tu mogłaby być jakaś statuetka Hali. Nie narzekałbym. Stabilny wielki miecz. Kategoria trzecia. Schemat oczywiście, że zabierzemy. A pawęży nie potrzebujemy. Tu po drugiej stronie drzwi jest, jak widzicie, hol główny. Już wiem, gdzie się znajduje w takim wypadku. Ale cały czas mi nie dają spokoju te pomieszczenia. No to jedno otworzyłem, ale drugie, że statuetka Hali jest wymagana, no to... Jestem troszkę rozczarowany. Nie sądzę, żeby tam było coś super, naprawdę zajebistego. Co my tu mamy? Skrzyneczka.
No dobra, wracajmy na bal w takim wypadku. Nie będę sobie zaprzątał tamtym miejscem więcej głowy. Caeli, we krwi wchodzimy. Thank the Maker, you're back. The Empress will begin her speech soon. What should we do? Weźmiemy to. Wait here, Cullen. I'm going to have a word with the Grand Duchess. What? There's no time. The Empress will begin her speech any moment. No, już jesteśmy przebrani. We owe the court one more show, Your Grace. Inquisitor. The eyes of every noble in the Empire are upon us, Your Grace. Remember to smile. This is your party. You wouldn't want them to think you had lost control. Who would not be delighted to speak with you, Inquisitor? I seem to recall you saying all I needed was to keep you out of the ballroom long enough to strike. When your archers failed to kill me in the garden, I feared you wouldn't save me this last dance. It's so easy to lose your good graces. You even framed your brother for the murder of a council emissary. It was an ambitious plan. Celine, Gaspard, the entire council of heralds, all your enemies under one roof. This is very entertaining, but you do not imagine anyone believes your wild stories. That will be a matter for a judge to decide, cousin. Gaspard? You cannot believe this. You know I would never... Gaspard? Dobra, nie będziemy jej zabijać oczywiście. Później będziemy mieli możliwość osądzenia jej w twierdzy. You lost this fight ages ago, Your Grace. You're just the last to find out. No! 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 Your Imperial Majesty, I think we should speak in private. Elsewhere. Your sister attempted regicide in front of the entire court, Gaspard. You're the spymaster. If anyone knew this atrocity was coming, it was you. You don't deny your involvement. I do deny it. I knew nothing of Florian's plans. But you... You knew it all and did nothing. I don't know which is better. That you think I'm all-seeing, or that you're trying so hard to play innocent and failing. Enough! We will not bicker while Tevinter plots against our nation. For the safety of the Empire, I will have answers. Tak jak mówiłem, będziemy jednak stali po stronie cesarzowej. Zostawimy ją na tronie. Your captain tells me you spent all night sneaking mercenaries into the palace, Gaspard. You intended to attack. And where did your troops come from, Inquisitor? If sneaking men into the palace is damning, then we are both damned. I have the instructions you sent your general to sneak men into the palace in preparation for an attack. It was a defensive choice. I expected betrayal here, just...
Not by my own sister. By all means, continue to protest your innocence, Gaspar. We find this performance endlessly fascinating. Oczywiście na wszystko ma przygotowaną odpowiedź, czyż nie? He also murdered a Council of Heralds emissary. I found the body and his knife in the servants' quarters. I have done no such thing. And his mercenary captain will be happy to tell you all their plans for the coup tonight. Thank you, Inquisitor. There can be no doubt of your treason, Gaspar. No, it seems there cannot. In light of overwhelming evidence, we have no choice but to declare you an enemy of the Empire. You are hereby sentenced to death. No, co by tu zrobić? Dobra, jesteśmy jednak dobrym inkwizytorem. You have enough proof to dissolve his support for the throne, Your Majesty. You don't need to take his life. As a favor to you, Inquisitor, I will let him live. Gaspar, you are hereby banished from the Empire on pain of death. Is that all? You're too kind, Celine. Thank you, Inquisitor. For all your efforts tonight, I owe you my life, and Orly owes you its future. You have done a service for the Empire never to be forgotten, my friend. This piece is your doing. You truly are the instrument of Andraste. Orly will never forget your part in this, nor will I. Chciałbym jeszcze móc trochę pochodzić po tym balu. Lords and ladies of the court, the civil war which has plagued us is at an end. The Orlesian Empire is whole again. Those who drove us into war for selfish gain have been dealt with as traitors. Gaspard de Chalon is guilty of treason. He is no longer our cousin and shall never again hold title or land in Orly. We have lost enough. No more! Now, we can move forward to healing and restoration. In our hour of need, the Inquisition has faced these dangers beside us. It is the honor of Orly to stand with Andraste's herald to end this crisis. And in ages to come, our children and grandchildren can say that we left them a brighter world. Will you address the court, my friend? Jesteśmy mili, oczywiście, ale jesteśmy cały czas gotowi do walki. The civil war may have ended, but the fighting has just begun. The battle is far from over. We of the court must use our resources. Not every battle is won on the field, but that is tomorrow. Tonight, feast, my friends, enjoy our victory. There will be many more to come. A jest i Morrigan. The Orlesian nobility make drunken toasts to your victory, and yet you are not present to hear them. Do you tire so quickly of their congratulations, Inquisitor? It is most fickle, after all your efforts on their behalf. Everyone suddenly wants to talk to me. You, at least, I'm glad to see. Then I have happy news, as you shall be seeing a great deal more of me. By imperial decree, I have been named liaison to the Inquisition. Celine wishes to offer you any and all aid, including mine. Congratulations. Dokładnie. Po powrocie do Podniebnej Twierdzy Morrigan będzie, nie jest członkiem Inkwizycji. W ogóle to również nie obchodzi też za bardzo, nie interesuje jej to, co się dzieje w Orle. Robi to wszystko tutaj tylko i wyłącznie ze własnych pobudek.
Ale będzie teraz gościem właśnie u nas w twierdzy. Będziemy mogli z nią sobie troszkę porozmawiać więcej i dalsze oczywiście questy fabularne będą z nią powiązane. I had no idea you were interested in joining the Inquisition. The assignment has been given to me, regardless of my personal interest. Selene knows you face an opponent who wields great magical power, which is far more important than her own curiosity. You will require my knowledge if you are to defeat such magic. Regardless, Corypheus is a threat to Orlais and to myself. Thus, I am not opposed to the appointment. What skills do you have that would benefit us? I have knowledge which falls beyond the realm of most mages. I suspect this is also true of Corypheus, thus it behooves you to add to your arcane arsenal, yes? Mundane knowledge will not bring the rift in the sky to a close, after all. When you say knowledge beyond the realm of most mages, do you mean blood magic? I know many obscure, forgotten, and forbidden arts. Some of it you might consider blood magic, yes? Should thought of that frighten you, allow me to offer reassurance. Knowledge alone does no harm. What I possess, I place at your disposal to make use of or ignore as you desire. Welcome to the Inquisition, Morrigan. No, a może jednak tam dołącza? Zobaczymy. Już sam nawet nie pamiętałem. Wydawało mi się, że ona nie dołączała do Inkwizycji jako taki członek, powiedzmy, jako członek Inkwizycji, no ale mniejsza o to. A idzie nasza Cassandra. Is something wrong? Things went according to plan for once. I couldn't be happier. It is a bit of a surprise, isn't it? We will need to put the soldiers at Skyhold on alert. Better to be safe. Wait. There is one thing we must do before we go. May I have this dance, Lady Cassandra? A dance? After all we've been through tonight? Can you think of a better way to celebrate? Chociaż mogliśmy... I suppose this isn't terrible. Mogliśmy powiedzieć, że chcemy zostać jeszcze. The matter is urgent, Lady Josephine. I am well aware of that, revered mother. We will need them to return to Valroyo as soon as possible. There are ceremonies, ordinations. Make us mercy. That's quite impossible at the moment. However, I will see to this matter as soon as possible. My Lord Inquisitor. Please, may I have a word with you? Okej, okay, zaczynają się również problemy z wyborem nowej boskiej. How may I assist you, revered mother? With the political turmoil put to rest, our minds turn to a single question. The next divine. We cannot answer it without the left and right hands of divine Justinia the Fifth. I have already told you, revered mother. Lady Leliana and Sikar Cassandra cannot be spared from their duties. But surely with the support of the Empire, the Inquisition will not be harmed by the loss of just two souls. Why do you need Leliana and Cassandra? They were Her Holiness's most trusted advisors. They represent her legacy, her hopes for peace in Phaedas. They could rally the Grand Clerics to follow as no candidate from the clergy has been able to. Leliana and Cassandra are candidates to become the Divine. How is that possible? Not yet. But they could be. We need them to be. There is precedent. Other times when clerics remain deadlocked, a successor was chosen from outside the clergy.
Lady Liliana and Seeker Cassandra were Justinia's most trusted friends and advisors. Our late divine is still held in high esteem. To honor her, the Grand Clerics might support one of them as successor. Okej, okay, czyli kandydatkami na boską jest Liliana, Cassandra, ale oprócz tych dwóch Vivienne również będzie kandydatką na boską, czyli będziemy mogli wybierać między tymi trzema. Aczkolwiek to nie jest tak, że jeśli staniemy, poprzemy którąś z tych trzech, nasza postać poprze którąś z tych trzech, to ona już na pewno zostanie boską. Nie, w żadnym bądź razie, ponieważ za pierwszym razem, jak przechodziłem grę, poparłem Cassandrę, a boską została Liliana. Tak więc nie wiem dokładnie od czego to zależy, ale nasz głos nie jest ostateczny. How long does the Chantry need them? Several months, at least. If one of them is crowned divine, she would not be returning to the Inquisition. Liliana and Cassandra would have to make that decision for themselves. And they certainly will, at a later date. The Inquisitor has only just returned and has important business to attend to. You must excuse us, revered mother. Don't let them detract from your victory at Alamshiral. We've beaten his wardens and stopped his intrigues. Soon Corypheus will have no place to hide. Cullen is hoping to press our advantage. We'll plan our next attack when you're ready. Okej, okay, udało się w takim wypadku. Zadanie wykonane. Fakt, nie oddaliśmy tych notatek, wielu rzeczy tam, znaczy wielu, kilku rzeczy nie zrobiliśmy, nie otworzyliśmy dwóch par drzwi za pomocą statuek i nie oddaliśmy Lelianie właśnie wszystkich tych informacji oraz nie powrzucaliśmy kaprysów, ale to są tylko dodatki, które tak naprawdę nie są nam za bardzo potrzebne. Tu zdobyliśmy maski. Dokładnie tak. Wszystko całkiem niezłe. Ale dobra, w tym miejscu się z wami rozstanę, moi drodzy. A nie, jeszcze nie. Jeszcze szybko przed zakończeniem. Trzeba udać się, odebrać raporty z misji i odblokować sobie nową lokację z dodatku, którego premiera miała miejsce dwa dni temu. Dodatek DLC Szczęki Hakona. Nowa lokacja, całkowicie nowa, duża. Prawdopodobnie będzie to wyglądało jak każda inna. We're well loved in Orlais. Say the words and Empress Selene will send her support. And your actions at Adamant denied Corypheus his army of pet demons. With Orlais' support, our numbers match his. Corypheus's followers must be panicking. My agents agree. Our victories have shaken his disciples. We've beaten their god twice over. Corypheus must be livid. Where is he now? After you dealt with the Duchess, Corypheus uprooted his major strongholds. He's moving south to the Arbor Wilds. His army clearly wasn't prepared to flee. Our victories have them on the defensive. They've terrorized Thedas long enough. We end them now. If Corypheus is hiding in the Arbor Wilds, that's where we'll go. But what is Corypheus doing in such a remote area? His people have been ransacking elven ruins since Haven. We believe he seeks more. What he hopes to find, however, continues to elude us. Which should surprise no one. Fortunately, I can assist. You have my attention, Lady Morrigan. What Corypheus seeks in those forgotten woods is as ancient as it is dangerous. Which is? It is best if I show you.
A chciałem zakończyć nagrywanie tego odcinka. An elven artifact from a time long before their empire was lost to human greed. I restored this one at great cost, but another lies within the Arbor Wilds. That is what Corypheus seeks. To jest dokładnie to lustro Eluvian, które, przez które Morrigan przeszła wraz z naszym bohaterem z pierwszej części. Na sam koniec gry, na, w dodatku polowanie na czarownicę. This belonged to my people. I found legends of an elven temple within the Arbor Wilds. Untouched, it proved too dangerous to approach, and thus I turned elsewhere to find my prize. If Corypheus has turned southward, he could succeed where I failed. The Eluvian would be his. What does it do? A more appropriate question would be, where does it lead? If this place once had a name, it has long been lost. I call it the Crossroads, a place where all Eluvians join, wherever they might be. No właśnie, dotarliśmy do miejsca, gdzie dotarła Morrigan wraz z naszym bohaterem z pierwszej części. Rozdroże, tu gdzie łączą się wszystkie Eluvian i przez które można przechodzić do Woli. No, oczywiście większość już jest nieaktywna, praktycznie wszystkie. Is this place dangerous? It feels... Unnatural, yes. We are, however, in no immediate peril. The ancient elves left no roads, only ruins hidden in far-flung corners. This is how they traveled between them. As you can see, most of the mirrors are dark, broken, corrupted, or unusable. As for the rest, a few can be opened from this side, but only a few. How did you find out about this place? My travels have led me to many strange destinations, Inquisitor. Once, they led me here. It offered sanctuary. Sanctuary? Not all the mirrors lead back to our world. The ancients were nothing if not resourceful. If they don't lead back to our world, then... Places between, like this one. I can describe it no better. For a time, I had a respite with the man I loved. But only for a time. One cannot remain in between forever. What do you mean, a few can be opened from this side? Some of the Eluvians have been left unlocked, like doors accidentally left ajar. All others are closed. They can be opened only from beyond. Opened how? With a key. I suppose you have such a key. The key can be many things. Each Eluvian is different. I have knowledge as well as power. Often that is enough. Corypheus wants to come here. This is not the Fade, but it is very close. Someone with enough power could tear down the ancient barriers. And enter the Fade in the flesh. Like Corypheus wanted to do with the Anchor. He learned of the Eluvian in the Arbor Wilds, as I did. He marshals the last of his forces to reach it. You have made Corypheus desperate, Inquisitor. We must work together to stop him, and soon.
No i wróciliśmy. Chciałbym jeszcze dotrzeć do tej sali narad, ale już sobie chyba podaruję. Jak widzimy, Morrigan możemy spotkać tutaj. Jest tu wraz ze swoim synem. W następnym odcinku troszkę więcej sobie z nią porozmawiamy. Tak na początek następnego odcinka właśnie. Więc chwilowo ją zostawię. Dowiemy się co nieco więcej właśnie o jej przeszłości. Chociaż wiemy już co nieco. Ale dowiemy się więcej o okolicznościach, w jakich przyszedł na świat jej syn. Kto jest jego ojcem. Czy teraz mogę skorzystać ze stołu? Tak jest. Jak widzicie, Morrigan towarzyszy nam również przy stole narad. Odbierzmy sobie zbroja, komtura, templariuszy. Okej, odbierzemy sobie nasze właśnie raporty. Odblokowało nam się również troszkę nowych operacji, jak widzicie. Pieśń uroczysk. Czyli to już prawdopodobnie koniec. Udało nam się wykonać zadanie, do którego wykorzystywaliśmy szarych strażników. Albo i nie, jeszcze chyba nie. Zbadaj Elfie Ruiny, Port Lyon. Powstrzymaj Venatori. To nam się odblokowało na szmaragdowych mogiłach. Chciałem tam iść. Już widzę. To jest na obszarze Fereldenu. Zbadaj kotlinę mroźnego grzbietu. Odblokujemy sobie od razu ten obszar. W następnym odcinku tu właśnie się udajemy. A jak na razie tak. Znajdź szpiegów w podniebnej twierdzy. Do tego skorzystamy z Leliany. Ostrożne negocjacje. Do negocjacji zawsze dobra była Josefina. I jeszcze Kalen. W ochronie wiary. No, tu damy go. Możemy spadać. Tak jak mówiłem, w następnym odcinku zabieramy się za nowe DLC, którego również jestem ciekaw. Bardzo, bardzo. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia już jutro. Hej!